Także, Jojo, witajcie, jestem Wodzilla, to jest kolejny materiał na kanale, tym razem Droga do Chwały, zresztą jak zawsze. Jest to, czyli symulowana kraja Wolverhampton, jest to ostatni odcinek, oczywiście drugiego sezonu, tak mi się wydaje, że to będzie ostatni odcinek drugiego sezonu. Jestem śmiesznym, dla kogoś śmiesznym, dla tego śmiesznym, ale takim zabawnym wstępem właśnie. I nie, tu nie 19 goli swoją drogą widzę, z tym wynikiem, Mohamed Salah 16. Wow, naprawdę wow. Ale przechodzimy sobie w każdym razie do dalszego etapu tego sezonu. Mam nadzieję, że ten sezon skończy dla nas pozytywnie. Nasze morale nie są zbyt wysokie. Udałoby się jak najbardziej, że podbić do góry. Zawodnik wraca po kontuzji, ale to już nas nie interesuje, ponieważ tylko Felicity prawdopodobnie zostanie sprzedany. W związku z tym, no nie mamy z nim dużych nadziei. Zostaliśmy tylko tak naprawdę w walce o ligę, i tak naprawdę o Ligę Europy albo Ligę Mistrzów, bo brak awansu do tych pucharów będzie nas rozczarowany, bo my jesteśmy takim klubem, który bliży się do top 6 i tak naprawdę tylko to nam da satysfakcję, inne rezultaty nam tego nie dadzą. Nas czeka 7 meczów do końca tego sezonu, a więc niezbyt dużo, tak akurat ponad 30 minut materiału. Wiem, że jakbym po przecinku najprawdopodobniej wyglądało to by lepiej. No, ale nie chcę się tego wciąć szczerze, bo i tak tego nikt nie oglądał najprawdopodobniej. Zrobiłem to troszeczkę źle, źle to zrobiłem, ponieważ w planie tygodnia, że źle rozplanowałem w plan tygodnia. Oglądamy sobie tutaj, trening, a tutaj damy sobie regenerację, tak mi się wydaje, że to będzie najlepsza opcja. Ja źle rozplanowałem ten nasz tydzień. Najlepiej, żeby właśnie każdy z naszych zawodników był wypoczęty, to wtedy było już wtedy belastimo. No ale to niestety może nie mieć miejsca, bo niektórzy z naszych zawodników mają dosyć nisko ocenioną staminę. To myślę, że na bardzo wydobrze. Czy mamy tutaj jakiegoś juniora? Ty wyglądasz ciekawie. Weźmiemy ciebie tylko dlatego, że masz być... Ooo, 1 300 000! Bardzo fajny zawodnik, więc go sobie weźmiemy. Teraz 1 200 000, weźmiemy 250 000, już nie bardzo. 230 tysięcy, no też już nie bardzo. A ty? 250 tysięcy, więc też nie bardzo. No i dobra. Więc mamy takiego jednego juniora. Tym razem scout się nam popisał, że bardzo niestety niesamowici juniorzy. Ale to już są tacy juniorzy, których można na pewno potrenować. Szkoda, że nie jest jakieś 4 miliony wartości, bo widziałem, że tacy juniorzy też się trafiają. Polecimy do końca. No nasz moral jest strasznie niskie. Jest strasznie niskie, dlatego trzeba je podbijać poprzez te konferencje przedmeczowe, musimy grać lepiej, no i już jesteśmy szczęśliwi, ale to tylko takie złudzenie, ponieważ większość naszego składu nie jest zadowolona. I to w sumie mnie cieszy, ponieważ no nie są zadowoleni z tych wyników, sami się nie dziwię, ponieważ te wyniki są po prostu rozczarowujące jak na razie. Jak na ten zespół, który mamy, no czytałoby się, żebyśmy zajęli choć te 5. miejsce w tabeli. Przechodzimy do tego spotkania, mają dobry zespół, aczkolwiek no... Patrick Bamford, proszę, w Fulham. A czy nam da zwycięstwo Danu, zwycięstwo Renato Sanchez, zaraz Petrone przyszedł w bramce, do tego dla nich Alex Oxlade-Chamberlain, były zawodnik Liverpoolu. No to się ciekawe transfery się tam podziały z tym Fulham, więc tak jak mówiłem, to nie jest zespół, którego można lekceważyć. O, fałszywy skrzydłowy, już mamy tylko ukończone Petrone, to będzie miał 87 ocen ogólnie, czy jeszcze jednak nie? Masz 86 ocen ogólnie, 37 tygodni wzajemnie najmniej, szeroko ustawiony. O 14 wspierający skrzydłowy, to jest zajmie najmniej. Bardzo fajnie, masz 5 razy kosztów, no i z tego skrzydłowy, to jest bardzo fajna karta, która była w picie. No oprócz tego jesteś zadowolony, że możesz występować, jestem na razie na 6 miejscu, więc no, tylko i wyłącznie Liga Europy jak na razie. Ale mam nadzieję, że czasem będzie to wyglądało troszeczkę lepiej. Dobrze się spisałeś, żeby ci podbić jak najwyżej te morale, mam nadzieję, że te morale będą tylko i wyłącznie rosły. 6 meczów do końca dla nas, 6 meczów do końca tego sezonu. Nie będziemy niestety mieli żadnego meczu w pucharze, bo już w serii pucharów odpadliśmy, ale no, z drugiej strony nie ma się dziwić, ponieważ nie mamy aż takich głębi składów, w której to mogliśmy walczyć o wszystkie możliwe trofea. Kardynał, szczerze ja muszę ciebie troszeczkę zdenerwować, ponieważ skup się raczej na grze, ponieważ ciebie chcemy raczej sprzedać. I nie interesuje mnie przedłużenie z tego kontraktu, żeby został sprzedany, więc w związku z tym muszę cię troszeczkę poddenerwować, żebyś miał jak najgorsze te morale, żeby po prostu ciebie sprzedać, bo mam nadzieję, że wtedy odejdziesz, a tak, no to nie chcesz od nas odejść, no i niestety tak wygląda, no jak wygląda. Także symulujemy sobie to spotkanie, nie ma co przedłużać. Myślę, że tutaj na spokojnie uda się, choć nie wiem, czy na spokojnie mamy dobre, z Munira, Rodriguez'a, Berę, Kamavingę przede wszystkim.
Matinga Modinga wygląda naprawdę intrygująco, to jest naprawdę niesamowity talent, swoją drogą przeszedł z rzeczywistości do Real Madrid. To nie jest dobry wynik, nie jest dobry wynik z Evertonem, 0-0. Widać, że przeważaliśmy w tym spotkaniu, ale to nie było takie przeważanie, żeby po prostu wygrać to spotkanie, a szkoda, naprawdę szkoda. Więc mam nadzieję, że kolejny mecz uda nam się zwyciężyć, że tak będzie, że uda nam się odnieść 3 punkty w tym starciu. Ponieważ to te 3 punkty są dla nas jak potrzebne jak tlen. No i najprawdopodobniej na czwartym miejscu w tabeli nie mamy szans, odskoczył od nas niestety Tottenham. Ale na piąte miejsce, może o piąte miejsce w tabeli możemy jeszcze powalczyć. Ale jak się wysypie, to możemy spaść nawet na 8 miejsce w tabeli, ponieważ to są tylko 3 punkty nad Arsenalem. Do swoją drogą w bezpośrednim starcie raczej nie mielibyśmy szans. Ale jeżeli chodzi o ogólny rozrachunek tych wszystkich punktów, to wygląda naprawdę bardzo fajnie. No i cóż, mecz z Burnley to jest maska, to jest po prostu maska. Tutaj nie będę nic zmieniał, ponieważ zawodnicy są wypoczęci. Aitmoli się troszeczkę rozegra, że tak powiem. No i cóż, szybka symulacja, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że oczywiście uda się wygrać, a jak będzie w rzeczywistości, wygrywamy 7-0. Pedro na to bramki do tego nie są same, do podjęcia sprzed za Adama Traore, ale nic nie wniósł, bo tylko żółtą kartkę dostał. Chyba, że zaliczył asystę, to jest wracam honor, to jest wracam honor, ale raczej wątpię, że to zaliczył asystę. No to przechodzimy do kolejnego spotkania, zobaczymy z kim będziemy je rozgrywali. Ten donker rozmawialiśmy już wcześniej, o co ci chodzi ten donker. Mój zarobek chemiczny nie jestem zadowolony, zajmę się tym. Ale z tym, że wcześniej nam nic o pieniądzach nie mówiłeś, tylko mówiłeś, że ma za mało graszy, ale no dobra, niech tak będzie. Z Den Donkerem przedłużymy sobie kontakt, gdzie jesteś Den Donker, ile ty teraz zarabiasz? Ile ty teraz zarabiasz? To jest dobre pytanie. Finanse. Długość kontraktu na rok, więc akurat fajnie było z tobą przedłużyć kontakt. Z tym Maconem również przedłużymy sobie kontrakt. To jest dosyć fajny zawodnik. A Nukeron zarabia 61 tysięcy, więc negocjujemy sobie ten kontrakt. Złożę prośbę o transfer. No więc trudno, więc będziemy szukali najprawdopodobniej nowego zawodnika na tą pozycję. My tylko sobie dodamy do decyzji Nukeron. 814 robień. Aha, dobra, nie może. No szkoda. Więc negocjujemy kontrakt z Luke'em Madesonem, ponieważ to jest zawodnik, który może u nas grać naprawdę bardzo fajnie w przyszłości. Myślę, że to może być fajny, bardzo fajny zawodnik, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Perspektywicznie rola w zespole mi bardzo pasuje, jak najbardziej. Mamy dosyć spory budżet na pensję, w związku z czym na 5 lat chciałbym Cię mieć w naszym zespole. Swoją drogą nie wiem, co ma kółko do traka, bo mówiłem, że mamy duży budżet na pensję. I zaraz mówię o długości kontraktu, dlatego że oni, że mieliśmy właśnie negocjować nasz ten kontrakt, ale myślę, że takie zarobki mogą być, to nas za bardzo nie zaboli. Jeden zawodnik jest u nas na 4 lata przedłużony, więc bardzo fajnie. Oto Soi. Oto Soi, czy Cię przedłużać, chłopie? Dodamy sobie Ciebie do listy transferowej. A Richards? Richardsa również, a już jest na liście transferowej. Okej, okay. Winagre 2 lata. Marsal z Marsalem, niestety nic nie możemy zrobić, ponieważ ten zawodnik, no, dam sobie go decyzji transferowej. Kończy karierę po tym sezonie. Tak mi się wydaje. Status. Tak jest, kończy karierę po tym sezonie, więc z nim nic niestety nie zrobimy. No, ale mówi się trudno, sami tak bywa. W każdym razie my musimy dalej walczyć o to, żeby zdobyć jak najwyższe miejsce w tabeli. No, będzie naprawdę bardzo ciężko. Dzieli nas 1 punkt od Chelsea, no i aż 7 punktów do Tottenhamu. Jeżeli zajmiemy te upragnione 5 miejsce w tabeli, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Wtedy będziemy mogli walczyć nadal o Ligę Mistrzów. Ale jak to będzie, zobaczymy. Teraz czeka nas mecz z Crystal Palace. To jest po raz kolejny must cut. Jeżeli chodzi o to, nie ma żadnych wątpliwości. Musimy po prostu wygrać w tym spotkaniu. No jakoś to idzie, życie bez Raula Jimeneza jakoś idzie, ale na pewno dużo gorzej niż to było z Raulem Jimenezem. To może bym włączył go sprzedałem, bo to jest jednak zawodnik 86 od strony ogólnej. Wygrywamy Ruben Neves na szczęście, że nam zwycięstwo w 89 minucie. Jak już strzela, to naprawdę bardzo ważne bramki. Co mnie bardzo cieszy, że mamy takiego zawodnika w swoich szeregach, szarych szeregach. Ale no bardzo mnie cieszy, że mamy takiego zawodnika i że możemy z niego korzystać.
My przechodzimy do kolejnego spotkania. Jak to wygląda, że mamy aktualnie piąte miejsce w tabeli? Tak jest, piąte miejsce w tabeli, więc przegoniliśmy Chelsea. Teraz, żeby tylko się to nie wykorzystało. Zobaczymy, z kim będziemy grać, prawdopodobnie z takimi krótkimi zespołami. W związku z czym nie będziemy mieli szans na to, żeby się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Carbonaro, ja ci powiem, że ciebie nie chcę mieć w naszym zespole, więc chciałem ty sobie odchodź. Niech kluby za ciebie dają nam jakieś oferty. Okej, tak to wygląda. Ten kolejny raz bez sła. No niestety musi każdy mecz jest wprowadzenie do zespołu, ale on wie, że będzie się rozwijał nam tak jak w Sampdorii. Czyli po prostu bardzo dobrze. Wtedy się nam rozwijał, był najlepszym zawodnikiem na świecie w pewnym momencie, więc to było naprawdę bardzo fajnie. Kurde, gubimy punkty. I liczyć, i Pedro Neto strzelał po bramce. Fabio Silva wszedł za Rafaela, kontrolny za Adama Traore oraz podający do Moisekena. A Moisekena już ten nie funkcjonuje. Miał być taki mega transfer, gdyby zastąpił Raula Jimeneza, niestety te bramki Raula Jimeneza byłyby nam teraz bardzo potrzebne, bo wiem, że w takich spotkaniach on by dołożył coś od siebie. W każdym razie spadamy na 6 miejsce do Beli, brakuje nam jednego punktu tu miesiącu na bordzie, jak to sobie zobaczymy. Ty masz się. O, ty może być fajny. Ciebie sobie usuwamy, a ty masz dużą wartość? Nie, niestety masz dużej wartości. Więc no, dobra. Mamy to zrobione. Więc parę fajnych juniorów ten scout nam przyniósł. Ale to nie są tacy juniorzy, którzy by nazywali z krzesła. Oferta ten szor za Den Donkera za 24,5 miliona. Myślę, że to sobie przenegocjujemy, z tym, że negocjujemy. Chciałbym za niego co najmniej 30 milionów, co jeden zawodnik nadal w sile wieku, który ten prime ma jeszcze przed sobą, a może jest już w swoim prime, kto wie. Nie wiadomo, jak się jego kariera dalej potoczy. Zaproponuję nową kwotę i zaoferujemy 30 milionów. Co wy na to? 30 milionów za tego zawodnika? 24,5. Proponuję nową kwotę. To niech będzie 30. Również 30,5 miliona, to skoro nie chcą. Tak, no to będziemy. Nie. To nie, na razie sobie odrzucimy. Wiecie co, graj na zwłokę. Zobaczymy. Najwyżej tego ten Dunkera. Wiecie co, ten Moisekena ma dosyć słabe wejście do zespołu. I. Że nam, gdyby dać szansę dla Donkera w tych najbliższych spotkaniach, to mogłoby jakoś funkcjonować. My przechodzimy na formację 4-5-1 i na razie Moisekena zostanie odsunięty od zespołu, a Donker do niego wskoczy. Także ty jesteś Donker. Donker, potrzebujemy, potrzebujemy tej formacji. To było 4-1-4-1, nie, 4-5-1 ofensywny. Gdzie to jest formacja? Nie mogę jej znaleźć. To była która formacja, nie pamiętam jak ona się nazywała. 4-3-1-2 to nie. 4-3-3. Gdzie jest ta formacja? Gdzie się chyba mieliśmy w każdym bądź razie? No nie mogę jej znaleźć, kurde. 4-2-2-2 to nie. Może ją widzicie, ale ja naprawdę nie widzę, nie mogę jej znaleźć. 4-5-1 płasko. O jest, 4-5-1 płasko. I tak, Pedro Neto wskakuje sobie tutaj, Rafael Leão na szpicę i za Moisekena i wskoczy sobie Leandro Dendonker. I tutaj wskoczył sobie tylko panowie na prawe skrzydło i na lewe skrzydło, żeby ich ocena ogólna była jak najwyższa. Jak te zmiany w składzie wyglądają następująco. No Moisekena musi wiedzieć, że on nie jest pępkiem świata i no niestety pomimo mojej sympatii do niego, ponieważ w tamtej karierze wyglądał on naprawdę niesamowicie. W karierze Sampdorii, no to w tej karierze niestety tak dobrze już to nie wygląda. Więc dwa mecze do końca sezonu nam pozostały, dwa decydujące mecze. Jeżeli przegramy te spotkanie, to jesteśmy prawdopodobnie poza burtą. Potrzebne nam jest chociaż remis, najlepiej zwycięstwo, ale Manchester United jest w takim gazie, że no będzie naprawdę bardzo ciężko. Moisekena, ja ci powiem, że będą ważniejsze mecze, chociaż ten jest bardzo ważny. Będą ważniejsze mecze, zdecydowanie. No bo jesteś no, po prostu na razie rozczarowanym, i to dosyć sporym, ponieważ nie strzeliłeś dla nas jeszcze ani jednej bramki. Leandro Dendonker, czy możemy z nim negocjować kontrakt? Zobaczmy, czy możemy z nim negocjować kontrakt? Zobaczmy. Bo jeżeli tak, to będzie naprawdę bardzo fajnie, więc Dendonker, gdzie jesteś Dendonker? Szukamy Dendonkera. No niestety nie możemy negocjować kontrakt, za szkoda. Myślałem, że nam wysyła taką informację, że
zawodnik ma oczekiwania względem kontraktu, że będziemy mogli z nim negocjować kontrakt, no ale widać, niestety nie. Więc no zobaczymy, czy znowu się wysypiemy pod koniec sezonu, bo w samym sezonie naprawdę wygląda to bardzo dobrze do pewnego momentu. W tym również jest powtórka z rozrywki. Zobaczymy, czy zarząd będzie miał do nas cierpliwość. Mam nadzieję, że tak, bo w pewnym momencie mieliśmy ocenę blisko 90 menedżera. No teraz wynosi ona tylko 77, więc no już tak powoli ona jest dosyć znacząco ona spadła. No i zobaczymy. Mecz bardzo arcyważny. Mecz, który nie wiem, czy walczy tam jeszcze mistrza, czy nie. Mają bardzo dobry zespół. Fernandes, Rashford, Marshall, James, Van de Beek, Matic, Piqué, Romagnoli, Tejer, Wan-Bissaka, De Gea. Po naszej stronie również silny zespół. Dlaczego uda nam się zwyciężyć w tym spotkaniu? Nie chcę patrzeć, zobaczymy. Wygrywamy prawym okiem, moim słabszym prawym okiem. Chciałem zobaczyć na wynik i wygrywamy to spotkanie. Tak jest, vamos, vamos, tylko tutaj jest Leicester. Leicester wygrał swoje spotkanie z West Bromem. Może gdyby przegrali, to byśmy byli już w lidze, to mielibyśmy zagwarantowany chyba udział w lidze Europy. Jak mi się wydaje. No właśnie, teraz brakuje nam Moise Kean. Nie zamartwiaj się, ciebie nie chcemy w naszym zespole, skup się raczej na grze. Ciebie również nie chcemy, a ty ciągle na pieniądzach właśnie, bo ciebie nie chcemy mieć w naszym zespole. Więc odchodź z naszego zespołu, skoro jesteś rozgaryczony, to powinieneś odejść. Leandro Dynonger ma oczekiwania, Rymlund ma oczekiwania, a skoro nie mogę z nim przedłużyć kontaktu, to czemu mi cały czas mówicie o tym, że przedłużyć nim kontakt? Nie rozumiem tego. Znamy tobie chyba coś, to podbije ci tempo troszeczkę, tak mi się wydaje. Szybko pomocnik. Bramki do bramki będzie fajnie, ponieważ podbijesz się tak, że jesteś w ataku, masz w punktu randek sztuczek, więc naprawdę bardzo fajnie. No i cóż, decydujące starcie, zobaczymy, z kim będziemy grali. Mam nadzieję, że oczywiście uda się wygrać, ale jak będzie, pożyjemy, zobaczymy. Czyli która mamy godzinę, jest dobra, 16:01, więc mamy jeszcze troszeczkę czasu na nagrywki. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i przechodzimy dalej, bo jestem naprawdę zaciekawiony, jak to będzie wyglądało w tym sezonie. Mecz z Derby County, więc to powinno być zwycięstwo, ale czy tak będzie, przekonajmy się. Miejmy nadzieję, że uda się wygrać i uda się wskoczyć tym samym na piąte miejsce w tabeli, bo brakuje nam tylko jednego punktu, no co nie, również jednego punktu nam zabrakło do awansu do Ligi Europy, w tym stronie jednego punktu można zabraknąć do awansu do Ligi Mistrzów. Rui Patrício ma ukończony trening, czyżby wbił wyższą ocenę ogólną? Tak mi się wydaje, że chyba nie. A wbił wyższą ocenę ogólną, o proszę, więc on może się jeszcze rozwijać. No ale skoro jesteś u nas, to będziesz na razie grał. Mecz Derby County, zobaczymy, czy Maximiano, Rui Patrício nie zagra w tym spotkaniu, bo dopóki, kurde, tak, teraz zaczynam żałować, że go sprzedałem. A skąd mogłem wiedzieć, że on się tak rozwinie? No właśnie. Dobra, Maximiano na razie tutaj wskoczy, będzie tak to wyglądało. I ostatnie decydujące starcie w tym sezonie, miejmy nadzieję, że uda nam się wygrać. Przede wszystkim musimy wykonać swoją robotę, czyli wygrać spotkanie i Chelsea musi przynajmniej chociaż zremisować. Trzymajmy za to kciuki, aż mi palec strzelił, nie wiem czy to słyszycie, ale palce mi strzelają z tego. Jest, wygrywam 3-0, Ruben Neves, Pedro Neto oraz Ruben Neves, dwie bramki. Złapałem. Wygrywamy, no więc naprawdę przekonujące zwycięstwo i Chelsea się potknęło, jesteśmy w Lidze Mistrzów, to znaczy mamy szansę na awans do Ligi Mistrzów, bo będziemy tylko wyłącznie w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, ale przedłużamy swoje nadzieje na to, że możemy awansować dalej, ponieważ brakuje, bo zobaczcie, jeden punkt przewagi nad Chelsea, to jest naprawdę niesamowitym wynikiem i co mnie bardzo, bardzo cieszy, ponieważ no, na szczęście udało się wygrać i następny sezon wiem, że potrzebne będą zmiany. Tak mi się wydaje, że do Ligi Europy nie wiem, czy się dostaniemy. Nie wiem dokładnie, jak działa te kwalifikacje, ale możemy awansować nawet do Ligi Mistrzów. Damy sobie to od bramki do bramki, bo to ci zajmie najmniej. Masz 91 do 13, to jest naprawdę bardzo fajnym wynikiem. Ale no właśnie, tutaj jest pytanie, czy będziemy w stanie awansować do tej Ligi Mistrzów. No się przekonałem o tym w następnym odcinku, bo w tym odcinku to było na tyle. Przejdźmy sobie tylko do centrali składu i do podsumowania tego, jak to wygląda statystycznie, więc zobaczymy, kto rozegra najwięcej spotkań. Renato Sanchez 50 spotkań, 9 goli, 9 asyst, więc blisko double-double, 16 rzeczy, tylko on to wygląda naprawdę bardzo, bardzo spoko. Pedro Neto na stanie najlepszy strzelec chyba w tym sezonie, 22 bramki, 6 asyst, 14 rzeczy, on wynik 7-20, a Renato Sanchez troszeczkę słabiej, 6-70, więc wynik ok. Ruben Neves 6-60, więc wynik ok, ale no nie wiem czego sprzedawać, czy nie, bo on ma wysoką ocenę ogólną, się rozwiną plus 3 w tym sezonie, zobaczymy.
Rafaela również plus 3 w tym sezonie, 12 goli ogółem, 11 w lidze. Rozegrał prawie ze wszystkie spotkania w lidze, więc to było naprawdę bardzo fajnie. Nelson Semedo, 28 lat, 84 oceny ogólnej, 47 występów w sumie. Sprawia również wszystkie spotkania. 8-6-4 z wynik poniżej oczekiwany. Connor Cody się rozwinął, więc to bardzo fajnie. Adama Traore, on nie daje liczb, ale ma dobrą ocenę, bo 6-70, więc całkiem okej. Okay. Dobrze mu poszło w tym turnieju przesunowym, gdzie strzelił dwie bramki, czyli już dwie asysty, co mu troszeczkę zawyża tą ocenę. Średnią ocenę, ale mówi się trudno. Willy Boyle 6-40, więc no wynik poniżej oczekiwań, ale ogólnie cały nasz zespół troszeczkę poniżej oczekiwań się w tym sezonie zaprezentował. Johnny, no myślę, że rozegrałby wszystkie spotkania, gdyby mógł rozegrać, ale niestety tak się nie wydarzyło. Podense, no widać, że 0 goli, 3 asysty, więc możliwe, że z nim będziemy się żegnali, poszukamy innego rezerwowego. Maximiano, tylko 8 czysty kąt, 29 spotkania, wynik 6-60, dużo gorszy niż poprzedni. Leandry Nogry rozegrał 24 spotkania, strzelił 4 goli, zaliczył 8 asyst, więc to jest zawodnik nam potrzebny, naprawdę, więc fajnie by było, żeby on został. Ale jak będzie przekonany, pożyjemy, zobaczymy. Rui Patricio, 20 spotkań, 7-28 czysty kąt, więc rozegrał 6 spotkań mniejszy niż Maximiano i ma taką samą... to może był błąd właśnie, że go sprzedałem, kurde. Aiknuli 6-60, więc wynik ok, może być, nie najgorzej, nie najlepiej. William Saliba 6-30, więc dużo poniżej oczekiwań, ale najważniejsze, że się rozwinął, więc to będzie nasz, myślę, że dobry zmiennik. 14 meczów w lidze rozegrał Moise Kean, tylko 6-30 ocen ogólny, więc 0 goli, 0 asyst, więc to jest bardzo rozczarowujący sezon w jego wykonaniu. Patrick Cotrone w 11 spotkaniach strzelił 4 gole, więc to jest bardzo dobry wynik, 6-90, więc myślę, że on będzie u nas częściej grał. Marshall to jest do odstrzelenia. Winagre 6-40 w 6 spotkaniach, więc nie najgorzej. W sumie, no nie, dosyć słabo. Killman również 6-20, więc dosyć przeciętnie. Fabio Silva 6-60, więc no dosyć przeciętnie. Gibbs White, no zagrał mało liczby spotkań, myślę, że w następnym sezonie będzie on naszym podstawowym zawodnikiem, znaczy podstawowym takim rezerwowym. I to są wszyscy zawodnicy, którzy nie zagrają spotkań, więc ich dosyć sporo. Więc w następnym sezonie poszukałem sobie lepszego bramkarza i myślę, że to będzie to. Nie wiem, czy to był błąd z tą sprzedażą. To sprzedaż Rui Patricio, zobaczmy finanse, jaka jest jego wartość. 6,5 miliona, więc dosyć znacząco spada, więc no myślę, że dobrze go sprzedałem. A o tym, jak będzie to wyglądało w przyszłości, przynajmniej się w kolejnym odcinku, na się to było tyle. Zobaczcie, wkrótce z tym próbować, trzymajcie się.